Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dzień dobry, witam państwa. No, jakby to powiedzieć, z wieku i z urzędu musi pan stanąć w obronie prezydenta Andrzeja Dudy. Co prezydent Duda załatwił frankowiczom, pyta dzisiaj Fakt. To farsa, a nie pomoc, wykrzyknik. Nie dość, że złamał prawo, to jeszcze ośmieszył tych, którzy od długich miesięcy czekali na wsparcie państwa w nierównej walce z bankami. O, dziwię się z temu zdaniu, że złamał prawo, bo tu akurat... Słowo, przepraszam, to może ja tak... Aha, słowo. Z rana nieczytelnie czytam, tak, ale słowo... To... Słowo to oczywiście różnie można to interpretować, natomiast jest przede wszystkim tutaj należy podkreślić wielką odpowiedzialność prezydenta za system bankowy, system finansowy, a słowa to dotrzymał, bo złożył projekt ustawy przewalutowującej kredyty frankowe w styczniu 2016 roku. Tylko że ten projekt ustawy miał być, jego skutki miały być przeliczone przez KNF. KNF no, poszedł po najmniejszej linii oporu, wysłał ankiety do banków. Ankiety wyceniły, że to będzie kosztować 70 miliardów. Nie było możliwości weryfikacji, stąd przy podejmowaniu decyzji no, Sejm się zawahał, tak bym to powiedział. 70 miliardów, co prawda nie zweryfikowane do końca, no, ale jednak realnie groźne. No, nie można było uznać za ustawę, którą możemy natychmiast wprowadzić. Stąd metoda mniejszych kroków i prezydent Andrzej Duda przyjął teraz metodę mniejszych kroków, czyli takich, które idą w dobrym kierunku, ale nie wszystko naraz. Czyli pierwszy krok to jest zwrot za nadmierne spready. Drugi krok to wystąpił... A drugi krok to zapowiedzenie następnych. No to nie brzmi bardzo sexy. Ale drugi krok to wystąpił o przeanalizowanie do Komitetu Stabilności Finansowej ewentualnych zmian dotyczących rekomendacji zabezpieczeń, co może na pewno, jeśli taka decyzja zapadnie, może zachęcić, tak w cudzysłowie mówię, zachęcić banki do tego, aby jednak dogadywały się z klientami posiadającymi kredyty frankowe. To może spowodować takie najbardziej bezpieczne przewalutowanie, dlatego że wtedy też nie grożą żadne procesy odszkodowawcze. To jest najprostsza sprawa. Jeśli to wyjdzie, to oczywiście będzie to rozwiązanie problemu. Jeśli nie, no to po roku jest zapowiedź, że wtedy będzie to albo rozłożone w czasie, albo jednorazowe, w zależności od skutków finansowych, przewalutowanie już takie ustawowe. No tak, ale to mamy jaką sytuację? Dużo pięknych słów, potem projekt ustawy i na koniec w konkretach mamy możliwość obniżenia stawki, jak wylicza choćby Fakt, przy kredycie na 300 tysięcy złotych, dzięki teraz temu tej despredyzacji możemy mieć obniżoną, wie pan, miesięczną ratę kredytu o 55 zł. No to jest dobre i to. To jest dobre i to. Użyłbym słowa kroczek, a nie krok. Ale... Po co było ludziom tak w łebach robić, wie pan, kiełbie? Znaczy, to nie jest tak, że kredytobiorcom, tym, którzy mają kredyty w walutach, a głównie we frankach, bo to mamy na myśli, rzeczywiście należy pomagać, ale pomagać odpowiedzialnie i to jest jak gdyby to odpowiedzialne zachowanie. Obaj pewno czytujemy, pewno mówiąc kolegom, że tego nie robimy, Gazetę Wyborczą. I jeżeli chodzi o sprawę frankowiczów, to zarazem redaktor Samci, jak i inni redaktorzy bardziej polityczni, właściwie od roku mówią to, co teraz pan powiedział. Pomaganie w taki sposób, że ogłaszamy przewalutowanie kredytów, jest nieodpowiedzialne i wykończy system finansowy w Polsce. Może trzeba było tej Wyborczej uwierzyć już pół roku temu. Po co było tyle czekać? No, te analizy trwają od stycznia, więc nikt nie mówił, że nie wierzy, ale trzeba sprawdzać. Ponieważ sprawdzanie nie do końca zostało spełnione, więc ta ostrożność ze strony prezydenta obecnie. Myśli pan, że to nie nadszarpnie wizerunku Prawa i Sprawiedliwości? Duża obietnica, z której wyszły małe kroczki? No, wizerunek Prawa i Sprawiedliwości był obserwowany i oceniany głównie przez obietnicę 500+ i to już jest spełnione. Kolejna obietnica to jest obniżenie wieku emerytalnego i tutaj jest ustawa zgłoszona przez prezydenta, jest pozytywna opinia rządu do tej ustawy. Ona zostanie już wdrożona jesienią tego roku w Sejmie i wejdzie w życie w przyszłym roku.
Kolejna sprawa to jest rzeczywiście ta pomoc kredytom frankowym, ale to jest rzecz, która będzie rozłożona w czasie, jak widać. Prezydent ma 5 lat kadencji, więc będziemy oceniać prezydenta na temat realizacji obietnic po 5 latach. I też chciałbym, żeby również zapowiedzi wyborcze Prawa i Sprawiedliwości były rozliczane po 4 latach kadencji, bo tak trwa kadencja parlamentarna. Premier Morawiecki ogłosił nie tak dawno, że finiszują się negocjacje z Mercedesem i że już jeszcze w lipcu przysłowiowa łopata zostanie wbita w teren, rozumiem, żeby budować fundamenty nowej fabryki. Coś wygląda na to, że ta łopata została wbita, ale nie w Polsce, tylko na Węgrzech. No, są Mercedes pewne. Woli u tego Orbana złego niż u tego dobrego Morawieckiego budować. Są różne koszty tego typu przedsięwzięć. I tutaj oczywiście pomoc, która była zaplanowana, była pomocą ogromną, ale okazuje się, że jeszcze to mało. Żeby dopiero chodzi o pomoc państwa polskiego, tak, Mercedesowi, tak. Żeby jemu się chciało u nas budować. Tak, jest to pomoc sięgająca kilkuset milionów, więc naprawdę trzeba nad tym głęboko się zastanowić. I kolejne jak gdyby wymogi, jakie są granice pomocy firmom, które... No, firmom obcym, a przecież nasze polskie też oczekują pomocy i mówią, no zaraz, ale to wy pomagacie tylko i wyłącznie firmom zagranicznym, a naszym polskim nie chcecie pomagać, więc trzeba zachować umiar tej pomocy. Stąd tam jeszcze doszły nieporozumienia ze strefą ekonomiczną, bo to też były i wyceny gruntów i tak dalej, więc tam nałożyło się kilka spraw i stąd pewnie taka decyzja. A nie sądzi pan, że Mercedes po prostu cynicznie wykorzystuje taką sytuację, że Polska ma w Unii Europejskiej teraz gorszą reputację? Wielka fabryka Mercedesa oczywiście taką reputację poprawia, bo możemy zawsze powiedzieć, proszę, w politycy tam się kłócą, ale ci, którzy liczą pieniądze, Polskę jednak cenią sobie, a może i kochają. I na dodatek jeszcze premier Morawiecki zrobił chyba błąd, już mówiąc, że gąska jest już po naszej stronie płotu i Mercedes złapał premiera w taki, no jak to się mówi po piłkarsku, na wykroku bramkarza złapał, prawda? Że... Czy tutaj jest tak, że no niestety takie jest prawo w biznesie, że niemalże Mercedes ogłosił licytację, kto to więcej. I startowanie w tej licytacji bez umiaru też to powinno być wyhamowane, stąd myślę, że taka decyzja to jest decyzja oczywiście wizerunkowo może nie najlepsza, natomiast jeśli chodzi o takie realia gospodarcze, to nie ma to wielkiego znaczenia. A zamykanie kopalń? Kilka dni temu Rzeczpospolita dała taki duży tytuł, prawda? Kopalnie przeznaczone do zamknięcia. Szuka się teraz wymówek. Czy kopalnie... Od początku mówiliśmy, że jest część kopalni, które trzeba zamykać, bo one już od dawna są nieopłacalne z powodu wyczerpania złoża i to jest podstawowa sprawa. Największym błędem poprzedniej ekipy rządzącej było to, że nie było żadnych inwestycji początkowych, czyli nie otwierano w to miejsce nowych kopalń. Bo jeśli w jakiejś kopalni trzeba jechać, górnicy muszą do tego wyrobiska jechać przez 2,5 godziny, wracać 2,5 godziny, tak naprawdę zostaje im 3-2 godziny pracy, no to jaki to ma sens? Więc trzeba kopalnie, które wyczerpały swoje złoża, zamykać, tylko w to miejsce budować nowe. I to jest niezwykle istotne, więc nie bójmy się zamykania kopalni, tylko patrzmy, czy powstają nowe. I żeby górnicy mieli w to samo, te same miejsca pracy, to jest najistotniejsze. I stąd takie pomysły. Natomiast zawsze będzie... Skoro rząd postawił teraz na budowę elektrowni atomowej i małych takich, nazwijmy to roboczo, elektrowni atomowych mniejszych, nie jednej wielkiej, że dopuszcza taką myśl do 2030 roku, ma być rozwój atomu, to właściwie dlaczego otwierać nowe kopalnie? Znaczy... Zawsze energetyka powinna mieć rozproszone źródła. To nie jest tak, że jest tylko jedno źródło i powinna być oparta i na węglu, i na atomie. Też energia odnawialna, która akurat jest tutaj najmniej bezpieczna, bo to jest taka energia, która
Jak są warunki, to daje prąd, a jak nie ma warunków, to prądu nie daje. Czyli tutaj oczywiście propagandowo piękna, natomiast w efektach... No, kupujemy teraz energię elektryczną z Niemiec i to jest właśnie energia wyprodukowana przez te OZE. No tak, tylko tyle, że dopłacamy po to, żeby to kupować, a z drugiej strony też nie daje bezpieczeństwa, bo jak przestaje wiać, no to po prostu tej energii nie ma i tak musimy utrzymywać w mocy te elektrownie, które pracują. Przy elektrowniach atomowych też tak będzie, że jeśli nawet będzie, to ona będzie musiała pracować bez względu na to, czy ten prąd będzie od nich potrzebny, czy nie. Wygaszanie nie jest możliwe. I najważniejszą rzeczą jest dywersyfikacja źródeł energii. Stąd potrzebne są i węgiel, i energetyka atomowa, i odnawialna, ale odnawialna oczywiście w umiarkowanym zakresie. To z pana wypowiedzi moim zdaniem układają się w taki obraz pod tytułem jest bardzo dobrze. Co obiecywaliśmy, to właśnie robimy. To czemu te media tak po prostu podstępnie i złośliwie tego nie widzą? To znaczy, ja nie powiem, że jest bardzo dobrze, dlatego że w kopalniach było bardzo źle, było tragicznie. Stąd jest lepiej niż było na przykład w listopadzie ubiegłego roku. Co nie znaczy, że jest bardzo dobrze, bo tam bardzo dobrze to nie wiem, kiedykolwiek będzie. Natomiast należy porównywać do stanu, z jakiego wychodzimy. I tutaj ten stan jest znacznie poprawiony. To jest niezwykle istotne. Tak jak kiedyś ojciec święty Jan Paweł II odpowiadając na pytanie dziennikarza, jak się czuje, czy dobrze, powiedział nie, no czuję się lepiej. Ale nie jeszcze dobrze wtedy było. To samo tu. Jest lepiej, wcale nie znaczy, że jest w tym zakresie dobrze, ale naprawdę poprawiliśmy i relacje na Śląsku z górnikami, związkami zawodowymi i opłacalność i bardzo obniżono koszty. To nie chcę wchodzić w kompetencje ministra Tchórzewskiego, ale z tego, co pamiętam, jak relacjonował, no to obniżono koszty nawet blisko 30%. To jest niezwykle ważne. Stąd jeśli by nic nie robił, to znaczy, że kopalnie wszystkie byłyby zamknięte. Natomiast w tej chwili da się te 10, kilkanaście uratować na normalnym poziomie ekonomicznym. Natomiast kilka tych, których złoża są wyczerpane, no trzeba zamknąć. Tylko w to miejsce otworzyć nowe szyby. Zgadza się pan z Pawłem Kowalem, że bez imigrantów Polska potęgą nie będzie? Że ale Polska... imigrantów ekonomicznych przyjąć. Ale Polska ma ogromne ilości imigrantów ekonomicznych. To jest blisko milion z Ukrainy, którzy pracują u nas. Większość legalnie, część pewnie jeszcze nielegalnie, bo tak to zwykle bywa. Teraz nawet jest procedowana ustawa o pracownikach sezonowych, tak zwanych, czyli sposób rejestracji, kontroli, ale bardzo uproszczony, tak żeby można było rzeczywiście robić to, panować nad tą sytuacją, ale jednocześnie ułatwiać też pracę. I my mówimy o tym, że rzeczywiście pracownicy z zagranicy są potrzebni, są mile widziani, ale trochę to jest mylone czasami z imigrantami, z muzułmańskimi, z krajów arabskich i to trochę jest inaczej. Rozumiem, ale to wyobraża pan sobie, że w ciągu najbliższych 5-10 lat no, do Polski przyjedzie po prostu kilka milionów osób, głównie z Europy Wschodniej? Różnie może być. No, skoro jest w tej chwili prawie milion, to różnie sobie można wyobrazić. Czy to będzie kilka milionów? Pewnie tyle nam nie potrzeba. No, ale w Niemczech w latach 60. czy 70. tak procentowo rzecz ujmując, byłoby, to właśnie tak by było, żeby przyjechało kilka milionów do Polski, prawda? Nie kilkaset tysięcy. I po co chciałem pana zapytać, czy uważa pan, że rządy Prawa i Sprawiedliwości budują taki klimat, w którym Polacy się pogodzą z tym, co jest w moim odczuciu po prostu i tak nie do uniknięcia. Że będziemy żyli wśród wielu milionów przyjezdnych. Ale już się Polacy z tym pogodzili. Polacy tego chcą. Polacy się obawiają tylko takiej fali imigrantów muzułmańskich, radykalnych, którzy niekoniecznie przyjeżdżają do pracy, a bardziej może do pomocy społecznej, do zasiłków. Radykalizują się poglądy na tle religijnym, niestety. Tu nie trzeba tego ukrywać, to trzeba jasno mówić. Polacy się tego obawiają. Natomiast nie obawiają się Polacy, imigrantów ze wschodu, których nas, łączy nas no, wspólna kultura. Może nie zachodnia, łacińska, ale jednak chrześcijańska. Zupełnie inaczej się asymilują, zupełnie inaczej się tutaj wtapiają w naszą rzeczywistość, współpracują z nami. Więc to są zupełnie inne cywilizacje, więc na pewno nie ma obaw przed takimi imigrantami. Zresztą Polacy ich zapraszają, przecież nikt nie daje
to nie rząd daje pracę tym, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, tylko właśnie Polacy, polscy przedsiębiorcy, rolnicy, sadownicy i tak dalej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.